Dzień dobry, rozmawiamy z Leszkiem Radzińskim, kandydatem Platformy Obywatelskiej do Sejmu. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Leszku, troszeczkę o sobie, bo oglądają nas nie tylko mieszkańcy powiatu chojnickiego, gdzie jest pan znany jako radny powiatowy, ale także potencjalni wyborcy w zbliżających się wyborach parlamentarnych. No, jestem rodowitym mieszkańcem powiatu chojnickiego, urodziłem się i całe właściwie swoje życie spędziłem w powiecie chojnickim, z wyjątkiem 5 lat na studia magisterskie w zakresie socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 28 lat mieszkam w Chojnicach. Na co dzień pracuję w szkole podstawowej w Lichnowach. Staż już dosyć poważny. Jest pan dyrektorem? Tak, tak. Od 16 lat jestem dyrektorem szkoły podstawowej właśnie. Jaki największy sukces by pan wybrał w swojej działalności społecznej? Czym chciałby pan się pochwalić internautom? To bardzo trudne pytanie. Ja myślę, że te największe sukcesy są przede mną. Zawsze wierzę, że nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, że jeszcze sporo można zrobić. Stąd moje decyzje życiowe, które właściwie już ciągną się od 15 lat. 15 lat temu po raz pierwszy na arenie samorządowej, można powiedzieć, zaistniałem, kiedy stałem się członkiem Komisji Edukacji Rady Miasta, nie będąc radnym, bo to była taka możliwość i to było moje pierwsze doświadczenie 3-letnie. Cały czas PO? Wtedy jeszcze nie było Platformy. Na początku przez 2 lata byłem w partii Centrum Zbigniewa Religii. No niestety ta partia się rozpadła, potem drogi życiowe zawiodły mnie do Platformy Obywatelskiej, w której najpierw zostałem czyli członkiem, potem radnym powiatowym, członkiem zarządu powiatu w kadencji 2006-2010. W 2010 ponownie mnie wybrano, ale przyszła opóźniony efekt startu w wyborach parlamentarnych i wtedy w 6. kadencji po raz pierwszy zostałem posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. No i w zeszłym roku ponownie zostałem wybrany do Rady Powiatu Chojnickiego. Panie Leszku, dlaczego pan kandyduje? Co chciałby pan dla regionu zrobić w Sejmie? Znaczy, myślę, że jest sporo rzeczy, które można zrobić. Po pierwsze, warto, żeby ziemia chojnicka miała swojego posła. Fajnie, gdybym to był ja, ale też nie będzie źle, jeśli będą też inne osoby, bo zawsze ta grupa może lobbować to, co mieliśmy właśnie w kadencji 2006-2010, kiedy na koniec było nas 3 z powiatu chojnickiego i razem z Piotrem Stankę i z Jackiem Kowalikiem występowaliśmy w wielu sprawach jednym głosem, stąd zawsze jest to pożądane, jest to korzyść dla społeczności lokalnej. Poseł to nie tylko Warszawa tak naprawdę, to co drugi tydzień w Warszawie, pierwszy tydzień to jednak tutaj na miejscu i tutaj można też sporo zrobić. Oczywiście to nie są te czasy, kiedy poseł mógł jakieś wielkie przyjść i przynieść kasę, położyć tutaj na stół, natomiast można lobować za wieloma rozwiązaniami. Na dzisiaj myślę, że jeszcze jest otwarta sprawa obwodnicy chojnickiej. Mamy jedną, ale ona powinna tworzyć cykl z obwodnicą zachodnią. Zachodnią i północna by się przydała do Kościerzyny, tam w tę stronę też, także jest za czym lobbować. Jest jeszcze kwestia wielu innych rzeczy, ale nie chciałbym zaczynać w takie górne tony. Myślę, że bardziej dla ludzi istotne. A co najważniejsze za priorytet uważałby pan w Sejmie? Myślę, że tutaj trzeba, pracy. Że trzeba tak aktywnie pracować, żeby ludzie zmienili zdanie, które mają o politykach i o Sejmie, gdy dzisiaj w rankingu zaufania posłowie mają około 15%, tak? Mają znacznie niżej od wielu innych grup zawodowych. Trzeba zapracować, żeby trzeba pokazać, że jest inaczej, że posłowie to nie tylko te gadające, kłócące się głowy w telewizji publicznej czy niepublicznej, ale też ludzie, którzy wykonują bardzo ciężką pracę, ale aczkolwiek niewidoczną. Nie efektowną, a efektywną. I takich ludzi jest sporo, tylko media raczej skupiają się na tych... No pan też kiedyś był w szkle kontaktowym, pamiętam. Tak, no zdarzyło mi się być w szkle kontaktowym, ale był to efekt niezamierzony. Myślę, że nie do końca taki zrozumiały, ale traktuję to jako pewną przygodę i też pewną wskazówkę, że niektóre rzeczy trzeba 2 razy sprawdzić, zanim się zrobi. Panie Leszko, jest głośno o pomyśle jednej z partii, aby utworzyć województwo środkowo-pomorskie. Część tego województwa to byłaby zachodnia część dzisiejszego pomorskiego. Załóżmy, że jest pan posłem w przyszłej kadencji. Jak pan by zagłosował, gdyby ta sprawa stanęła na wokandzie? Zdaję sobie sprawę, że są
w naszym województwie, czy w sąsiednim grupy ludzi, które tęsknią za dawniejszym układem, kiedy to Koszalin był tak stolicą i Słupsk był też istotnym miastem, bo wojewódzkim. Natomiast myślę, że jak mówią Czesi, to sene wraty, że nie ma już takiej opcji, żeby takie województwo powstało. I dla mnie najważniejszą chyba tutaj powodem jest grupa etniczna kaszubska, z którą jesteśmy tutaj związani jako powiat chojnicki, gdzie na naszym terenie w gminie Brusy mnóstwo Kaszubów jest. W Czersku może i okolicach troszeczkę też się jeszcze zdarza. W Chojnicach też pewna grupa jest, w gminie Chojnicy również. I w tym momencie, gdyby to było województwo ośrodkowo pomorskie, byliby podzieleni. Podzieleni, tak. I to myślę, że oni po wielu latach, kiedy byli porozdzielani, kiedy trudno było im się zjednoczyć, nagle teraz znów ich rozrywamy, robimy sztucznie podział. I z tego względu, tu patrząc z naszego punktu widzenia i naszych mieszkańców tutaj z koszubskimi korzeniami, to byłoby niewskazane. Panie Leszku, gdzie wyborcy mają pana odszukać na karcie do głosowania? No to dzisiaj mamy taką dobrą sytuację, że chojnicy kandydaci na posłów, Olek Mrówczyński, ja czy pan Jerzy Chlebowicz, jesteśmy na 10 miejscu, więc tylko łatwo. Numer listy trzeba. No lista jest numer 2 Platformy Obywatelskiej. Ta książeczka znów będzie gruba. Mam nadzieję, że ludzie się nie pomylą i wierzę w to, że tym razem nie będzie jakichś pomyłek z pierwsza strona. Czyli numer 10. Numer 10, lista numer 2.